nawet nie rozwarym, wodym w ogól, no faera gazmal, arkinolo pagra, forosący drosal, do akin fahim kogamodral. Cześć, jestem Kairos, witajcie w 47 odcinku ze Skyrima. Słuchajcie, mieszkańcy tego kanału, moi widzowie. Sprawa wygląda następująco, że to jest prawdopodobnie ostatni odcinek. O 3 odcinki mnie niestety będzie, ale głównie z tego względu, że po prostu widzę, że Skyrim się już naprawdę dużej ilości osób znudził, a i tak już nie chcę go naprawdę męczyć i zakończyć to, co zaczęte jest, jak najszybciej coś takiego nowego względem kanału też już móc wykombinować, żeby wiadomo mieć już po prostu tak czyste sumienie, że mogę powiedzieć. Naprawiłem Serranę, gdzieś zgubiłem Farkasa. Najważniejsze, że Serrana jeszcze żyje. Prawdopodobnie widzimy ją tutaj już po raz ostatni. Jeszcze trzeba sobie przywołać oczywiście smoka, który to było. Wyzwanie smoka oczywiście. I pomału będziemy ruszać do Alduina. Tak, oczywiście. Chyba nie zadziałało. Tak, mam plan. Co jest? Wyzwanie smoka. O, chyba działa. Dobra, działa spokojnie, mogę sobie zrobić quick save'a. Serrana, jesteś gotowa? Jesteś? Tak. Wydaje mi się, że tak. O, widzisz, mało brakowało. Jej, no, a zaczynamy zabawę. Ale tarczę pan zgubił. O Jezu, to tarcza ścieżka. Dobra, spokojnie. To jest ogólnie czeladnik. A moja postać na czeladnika jest troszeczkę nawet za mocna. Ale jak już tam pójdę, wiecie, do tych umarłych to może być już nawet wyzwanie. Dobra, tutaj już ma mało punktów zdrowia. Teraz on tutaj sobie wylądował. Idziemy do tyłu. Nie popychaj go, głupi elfie. Wiecie jak to jest. Ja tu jestem otwarty chłopak na propozycje. Więc nawet jak tego Skyrima skończę, to wiecie. To nie jest jedyny The Elder Scrolls. A może jak kiedyś więcej osób zacznie oglądać mnie właśnie ze względu na gierki, a nie ze względu na tylko ciekawostki, to wszystko jest możliwe. Ale póki to się nie zmieni, bo mój kanał się ku temu bardziej cofa niż rozwija, to wiecie, to na razie się wolę w tym wstrzymać. Zgadza się. Gdzie on się ukrywa? Dobrze powiedziane. Alduin Boval. Przybyłem na wezwanie, ponieważ chcę osobiście sprawdzić twoje tłum. Wielu z nas zaczęło kwestionować przywództwo. Tak, Alduin. No chyba to sobie już ogólnie obgadaliśmy. Gdzie powinniśmy go szukać? Jego wrota są tam, ja cię zabiorę, bardzo chcesz. Obiecujesz mi służyć? Tak, jak pokonam Alduina, więc powiedz mi co wiesz, bla. Dobrze, uwolnię cię. Wiecie, to jest taka kwestia, że te dialogi w Skyrimie to... W tej grze po prostu fabuła zawsze chyba schodzi na drugi plan, że wątki dodatkowe są ciekawsze niż... Otwórz zapadnie. Tak, to pewne. Zawsze nasze wrażenie, że te The Elder Scrolls to one są dobre tylko właśnie ze względu na mechanikę, ze względu na otwartość świata. A właśnie nie, powiedzmy ze względu na fabułę. Tutaj fabuła zawsze w tych grach taka średniawa troszeczkę jest. Wiecie, łańcuch sobie, o tak, do widzenia, o, bardzo ładnie. Pozabijałeś nam połowę żołnierzy, co z tego, teraz jesteśmy ziomeczkami, tak, oczywiście, Serrana. Widzimy się po raz ostatni, tam ze mną nie pójdziesz chyba. Ty faktycznie taka wytapetowana jesteś, jaka chlalka zasrana. Przesadzili z tymi modami, przesadzili. Definitywnie. Co ta tarcza taka ciężka? Z czego ona jest? Z ebonu? Nie wiem. Dobra. Czekajcie, zapisujemy. Oczywiście wykona szybko zapis. Albo nie. Wiadomo, tak na wszelki wypadek. Tyk, tutaj nowy zapis. O, bardzo fajnie. Taki bardziej pewny jest, rzecz jasna. Przestań gadać. Tak. Nie podnieca się zbytnio.
Dobrze, że przynajmniej mam mirindę. Dobra, pomarańczowa. Już wam powiem, że nawet jak skończę tego Skyrima i teraz tak ostro podróżnika bym napieprzał, bo jestem nawet w stanie po dwa odcinki dziennie z podróżnika wrzucać. Pewnie ktoś ogląda podróżnika, ktoś się teraz Skyrima ogląda. Więc słuchajcie, sprawa wyglądała wówczas następująco, że ja nawet jakbym skończył tego podróżnika, to ja bym się mocno zastanawiał, czy ja w ogóle chcę jeszcze nagrywać gry. W sensie, zagrajmy wy, bo widzę, że to tak ma tyle sensu, co moje życie, czyli prawie w ogóle. No tak, smoki nie są po mojej stronie tutaj. Jednak obrażenia jakieś zadają, tak? Gdzie jest tego? Przepraszam bardzo. Smokogrzmot. Chodź, usiądź sobie. Usiądź. Ja ci zaraz wyjaśnię, dlaczego nie warto było mnie atakować. Chodź, ja ci tutaj ładnie wyjaśnię. Wyjaśniłem mu. Widzicie? Może masz pieniążki przy sobie. Co z tego, że i tak mi się nie przydadzą? Nie, gówno, mówiłem. Dajcie mi ten łuk Auriela w ogóle, bo on jest spoko, ulubiony. Dam go sobie gdzieś na dwójkę, gdzie on tutaj był. To nie to. Ejże. Co ja właśnie zrobiłem z życiem? Ulubione. Mogę go naładować w sumie. Ale dlaczego by nie? Dobra. Gdzie on jest? Łuk Auriela. Okej, elegancko. Kto tu jeszcze do mnie strzela? Niespokojny Draugr? Kurde, serio, mogłem tak troszeczkę inaczej podejść do tej mojej serii ze Skyrima. Tak zacząłem się bawić we wszystkim po trochu. Wiadomo, to kusznictwo tak jakoś... Nie wiem, co mnie podkusiło, żebym jednak tak to kusznictwo forsował w tej serii. Serio, mogłem się skupić na magii zniszczenia i faktycznie na mieczu jednoręcznym i tarczy. No bo w sumie na mieczu i po prostu, wiecie, magii zniszczenia. To już w sumie by lepiej byłbym grał magiem, co nie? Jakby nie patrząc. No, ciekawa sprawa, tutaj nie ma tak dobrze, że tak to mogę powiedzieć. Ojeju, nie trafiłem. Dobra, was już tak klasycznie, bo nie mam wyboru. Dobra, nie chwal się, że tak potrafisz mrozić ludzi, ty lodówko, ty jedna, ty. No, o, bardzo ładny finisher, tak, mam przedziurawione oko, nic nie widzę, jestem piratem. Co z tego, damy radę? Mnie to nie boli. Zapiszę, tutaj już nie będę biegł jak idiota, tutaj tak epicko będę zabijał wszystko, co się rusza, co chce zabić mnie. Patrzcie, kolejny kolega, jak to w ogóle dziwnie brzmi. Proszę na ziemię, porozmawiamy. Chodź tu. No nie tam, nie siadaj tam. Jeju. Ze mną nic nie współpracuje w tej produkcji. Szkoda, że Serany nie ma. W sumie nie powiedziałem cześć. Trudno. No co się chwalisz? Trafię? Wow. W sumie nie chce mi się, żeby to było załatwić klasycznie. Te metody klasyczne zawsze bywają najlepsze. O, cześć! Teraz ci też mogę wyjaśnić, dlaczego będę jest atakować mnie. O, broń jednoręczna do 91, bardzo ładnie. No, te smoki to są nawet łatwiejsze do pokonania niż taki pojedynczy Draugr. Bo Draugr jest irytujący i on potrafi się bronić, on potrafi szybko atakować, a taki smok? On jest duży, przez co jest głupi. Źle poszedłem. Jak to się stało? Gdzie ja tu mam... Proszę mnie nie krzyczeć. Mnie to boli. Może się tu wspinam po tych zniszczeniach. Co? Nie dam rady jednak, tak? Skąd ty się tu... Panie śmierci. O, ciebie się akurat już troszeczkę boję. No wiesz co, zadajemy sobie teoretycznie takie same obrażenia, tylko ja atakuję szybciej. Ja mam większą prędkość ataku, o tak mogę powiedzieć. O, tu jest przejście, o proszę. Proszę się nie denerwować. Co jeszcze mogę o moim kanale opowiedzieć, powiecie tak. Tak wiem, mam pewność, że przynajmniej do powiedzmy 50 osób do końca obejrzy, to słuchajcie teraz moje, powiedzmy, dialogi przemyślane dla 50 osób. W sumie na Q&A to wszystko zostanie tak bardzo rozwinięte moim najbliższym, ale stwierdzam, że wiadomo. Najpierw wrzucę ciekawostki, potem się znowu będę bawił we vlogowanie. Myślę, że przez te całe wakacje tak bym tego Gothica czas próbował już do końca w sumie, jakby to rzec, ogarnąć. Bo on ma troszeczkę mniej kontentów w porównaniu do Gothica 2 i 1, bo Gothic 2 i 1 miał o wiele, wiele więcej niedomówień, więc tutaj tylko jakieś może uzupełnienia by się jeszcze więcej pojawiły. W sumie ciekawostek. No i co, w sumie...
Jak sobie tak myślę o gierkach, to w sumie robienie ciekawostek z gier, to jest mój jedyny sposób na wybicie się na YouTubie, naprawdę. Innego pomysłu nie mam. U mnie serii Zagrajmy Z prawie nie oglądają. Vlogi już częściej, ale też nie do końca. Nie wiem, powinienem może robić jakieś komentary, channele, znowu nami chan może zhejtować w internecie, albo nie wiem. Challenge robić, to podobno zawsze publikę robi. Wiadomo, sprzedać się i te sprawy. Bo bycie sobą mi nie wychodzi. To tu jest ból, tu jest błąd. Dożyliśmy pięknych czasów na YouTubie. Jakbym ten kanał miał na takim etapie, jaki mam teraz, ale 2 lata temu, to bym było więcej niż pewne, że byłbym teraz w topce polskiego YouTuba. Ojej, dobra, zaraz zginę. To odważny chłopak jednak jestem. Wszystko wypiję, nawet nie wiem. Tak, zatruję sobie miecz. O, zadziałało nawet, zabawnie. Bardzo, tak należy obchodzić się z bestiami, ho. Coś chce mnie zapierdolić, tak? Gdzie jesteście? Gdzie? Tutaj jest wąż pokazany. Czemu tam jest wąż pokazany? O, chyba nie zadziałało. Bardzo ładnie, mam przebite, co ja mam przebite? Jelito cienkie, trudno. Będę miał problem z wypróżnianiem. Tu jest wąż. Tu jest ryba. Jak ja mam rozumieć tę zagadkę? Halo? Proszę mi powiedzieć. Tutaj jest wąż. Tutaj jest wąż, tu jest ryba. A tam jest ptak. Może dodam wąsza, a tu dam tego, rybę. No jak ja... I tu jest sportem wąż. Głupota totalna. Nie wiem, co zrobiłem, ale zadziałało. Chyba, że to oznacza, że tu musi być wąż i to się to otworzy, a jak tu będzie ptak, to tamto się otworzy. To ma sens! To ma sens! Tak naprawdę nie ma sensu, ale... Ja wam powiem, że ma. Chyba źle poszedłem. Przeklęte ruiny. Więcej was matka nie miała. Znaczy nie, to jest złe określenie w każdym razie, ale... Wiadomo, o co chodzi, że... Ile może być ruin na, powiedzmy, 10 km kwadratowych? To jest dla mnie troszeczkę nieporozumienie. I szkoda, że nie można zdobyć takiej pełnej odnowionej zbroi. Tych draugów. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładna zbroja, bardzo ładne rzeczy. Polecam serdecznie. Słuchajcie, ognisty oddech. Spłoncie wszyscy. Pająki śnieżne. Hop, zapis. Cholera, mam wątpliwości, czy dobrze idę. Tamta krata mnie zmyliła. Dobra, to są drzwi. Jak to brzmi, tu tam są drzwi, Kairos, wynoś się stąd. Nie chcemy cię tutaj już, tak? Żelazne drzwi... Na pewno dobrze poszedłem, tak? A, dlon. Ci już nie mają naprawdę co powiedzieć. O, tu jest wejście, dobrze? Jestem w dobrym punkcie kontrolnym. No proszę nie krzyczeć. Raug Mściciel 1. Dobrze, że Aldo nie jest łatwy, więc... W sensie, nie to, że łatwo go poderwać, ale... Że po prostu nie jest zbyt wybornym przeciwnikiem. Tu jest ptak, tu jest ryba. Ja wszystko wiem. To są tak zaawansowane zagadki, że... Prawdopodobnie ci starożytni matematycy, czy tam inżynierowie, jak to wymyślali, to się za głowę złapali, jak zobaczyli ten poziom trudności. To zdziwienie po prostu, wiecie. Co ja tu mam jeszcze pokręcić? Może sobą? No dobra. Się śmieję, ja sam nie potrafię tego ogarnąć. Na dole coś jest... Jest wąż. Na dole jest wąż. Czy tutaj jeszcze było do kręcenia? Tak, było. O! To wiele wyjaśnia, tak. Słuchajcie, teraz się uda. Mówię wam. O! Wiedziałem! O, magia! O, jakaś świątynia. Cholera, dużo było tych ruin czy nie? Bo ja już zgubiłem. O, może troszeczkę dużo być. Szczególnie, że bez towarzyszy tutaj jestem. Mech, czekamy na The Elder Scrolls 6, może fabuła będzie ciekawsza. W trójce nawet nie pamiętam, o co chodziło. W czwórce trzeba było jakieś zasrane portale zamykać. Do otchłani. A tutaj musimy się za smokami uganiać. Ciekawe, co będzie w szóstce. Która prawdopodobnie i tak będzie najszybciej za 4 lata.
Coś tam Bethesda nie szybko zapowiadała kolejną część. Dobra, spieprzaj. Do widzenia. Czaszka. Tu jest papka, patrzcie. Wow. Wo! Jeszcze zatrute strzałki, jakby się komuś w magiczny sposób udało przeżyć. No, chyba mnie zatruło. Ja to wezmę. Coś do góry jest. Ta, coś schodzi, coś chce mnie zabić. O, chodź kolego, zapraszam do tańca. Co ja tu jeszcze chciałem w sumie powiedzieć? A nie wiem. Ciekawe, czy kiedyś żyję do takiego stanu rzeczy, właśnie jeżeli chodzi o nagrywanie gierek, jak na przykład Pulchny Niedźwiedź. O, tego gościa to ja podziwiam, ten se fajną widownię zrobił. Jakby nie patrząc, to on ma tak... 1/5 jego widowni zawsze ogląda jego serię Zagrajmy Z, a w moim przypadku 1/11. Wnioski nasuwają się same. O, takie tunele zawsze oznaczają coś pozytywnego. O, jesteśmy na dobrej drodze życia. To sobie wezmę. Dobra, dam radę. Sio. O, dziękuję. No, więc wiecie, jak się mają sprawy. Tak, tak, nie codziennie. Ej, ja tam przejdę. Kim ty jesteś, człowieku? Ale żeś mnie pierdzielnął. O, aż mi się stamina skończyła. Dobra, dam radę. Easy, easy. Masz coś przy sobie interesującego, jak na przykład klucz, dragon, claw, diamond. Piesek, motylek, smok. Dobra, czaję. Piesek, tu dobrze, bo motylek. Dobra, to tylko popsułem. I wsadzamy. Bardzo dobra, bardzo dobrze, Kairos. Napij się Mirindy w nagrodę. Już? Wszystko? Mogę stąd iść? Słowo mocy. No, do widzenia. Gniew, wezwanie burzy. O, to jest chyba to, co Alduin zawsze krzyczy. O, spalone zwłoki. Tak sobie byliśmy w tym Helgen. Znaczy, byliśmy myśliwym koło Helgen, to właśnie wezwanie burzy zrobił Alduin. Czyżby to właśnie to było to? Uroczo. Smok. Przetestujmy to. Wezwanie burzy. O, to troszeczkę się to, wiecie. Odnawia. Wezwanie duszy. Burzy, Boże, duszy. O, bardzo fajne, fajna sprawa. Tak, 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 Kairos, dobrze. A nie, to tylko pioruny walą. Ja myślałem, że będzie, że wiecie, też meteorytów i inne takie sprawy. No, zabijcie się wreszcie. Ja poczekam, burza załatwi sprawę. Chyba. A ty sobie idź. Umrzyjcie wreszcie. Troszeczkę się boję do nich podchodzić. Dobra, oni umrą. Zobaczycie. O, ten już ma problem ze wstaniem. O, tak? Tak. O, za niedługo poziom. Bardzo pozytywnie. Czemu ty nie chcesz jeszcze umrzeć? Co ty, odporny jesteś na burzę? Tak się nie robi. O Boże, ta wytrzymałość tej naszej postaci, ten lód jest problemem, ja wam mówię. Nogę ma przebitą, biega wolniej, idiota. Odszukaj portal Alduina wiodący do Sovngardu. Wkrocz do Sovngardu. Ej, kim ty jesteś? To jesteś tym, smoczym kapłanem. Ładnie cię burza poharatała, powiem ci kolego. Dobra, jesteś ranny, bo cię burza popsuła. Nie chwal się. Maska Nekrina. Bierę. Kostur też ci ukradnę. I twoje zwłoki wrzucam tam też z powrotem. O, idźcie sobie. Ej, co się stało? A, to jest smocza pieczęć. Dobra, czaję.
No wchodź tam, nie bój się. No ten smok? Dobra, on ma wypierdolone, wchodzimy. Może być zabawnie. Gniazdo pożercza światów. Oj, coś czuję, że to będzie chyba dłuższy odcinek. Ile mi już zeszło? Tak, 20 minut na przedarcie się przez wszystko. To dokładnie, dowiedz się jak pokonać Alduina. Lecimy, jesteśmy w zaświatach. Ładniutko tu. Tak mogę powiedzieć. Mhm, mgła. Mhm, smok. Mhm, ładne niebo. No proszę. Czekajcie, czyżby taka muzyka się włączyła bardziej? A, tak, tak, muszę sobie chyba ją znaleźć, co wygadamy. Kim jesteś? Przez przepaść gigantów, w mroku przed świtu, maszerowaliśmy, nie spodziewawszy się pułapki cesarskiej. Potem walczyliśmy. Mur naszych tarcz stał, póki świt nie złamał szeregów legionów. Lecz nie doczekałem. Zwinna strzała poniosła mnie do Sovngarde. Smutne. Co to za mgła? Nie wiem. Ale nikt nie przeszedł. Alduin, którego głód jest niezaspokojony, poluje na duszę uwięzione w tej dolinie cieni. Czy możesz poprowadzić nas na dwór Shora, gdzie zostaniemy ciepło powitani? Tak, jest po drugiej stronie doliny. Ujrzałem to wyraźnie, gdy po raz pierwszy zobaczyłem na tej ścieżce. Ból i strach zniknęły. Rozwiały się jak sen na mara. I przyszła wizja. Dwór Shora, schrzący się w chmurnej dolinie. Lecz gęsta mgła zdławiła nadzieję. Mój umysł spoił mrok. Zgubiłem drogę i błąkam się. Szybko, zanim Alduin pochłonie twe życie, zanieś na dwór Shora wieść o naszym ciężkim losie. Za mną, przeprowadzę cię. To chodź tu, kretynie. Nawet po śmierci są idiotami, bo nawet po ścieżce nie potrafią chodzić. Ludzie, dajcie spokój! Przynajmniej muzyka bardzo miła jest. Kodlak? Kodlak? Chyba straciłem kolegę. No tędy ziomek, chodź. Dobra, Kodlak, widzę, że ty też jesteś upośledzony, mimo faktu, że ci pomogłem. Dobra, jak chcesz, to sobie tam zostań, tak ja się nie przejmuję. Tam sobie Alduin lata, oczywiście. On i tak jest słaby, więc damy radę. Cały czas sobie duszę porywa, zjada i tak dalej. Dobra, sam źle poszedłem. Ale ja się nie boję życia, bo to jest Skyrim, tutaj po skałach można skakać sobie, jak gdyby nigdy nic. O, dzień dobry. Tak, to jest tutaj. To jest, ten gościu jest chyba większy od nas nawet, z tego co pamiętam. Jakiś olbrzym. Co sprowadza cię, wędrowcze ponury, do tego miejsca, Sovngarde? Końca dusz, daru Shora dla szlachetnie poległych. Ścigam Alduina, pożeracza światów. No powiedz to. Zapobiegł gniewnej rzezi. Być może w swej mądrości przewidział twoją zagładę. Chcę dostać się do komnaty męstwa. Nie jesteś jednym z cieni, które zwykle tędy przechodzą, lecz żyjącą istotą, która śmie wchodzić do świata umarłych.
Jakim prawem żądasz przejścia? Prawem narodzin, jestem smoczym dziecięciem. Prawem chwały dowodzę towarzyszami z Jorvaskry. O, to jest dobre. Tak naprawdę ukończyłem tylko jeden wątek tego dodatkowy, więc... Tylko to, więc jakbym pewnie ukończył więcej, miałbym więcej do powiedzenia. Z radością witam możliwość skrzyżowania ostrzy ze spadkobiercą Izgramo, zaszczytnym bratem tarczownikiem Kodlaka Białowłosego, którego wyczekiwałem na próżni. Kodlak się zgubił. O stary, nie, przestań, nie bij mnie, nie krzycz. O, dzięki. Ty nie żyjesz, czemu na tobie jest krew? Dobra, nie wnikam. Jakby sobie ktoś tak umarł i potem spadł tam na dół jako taka, wiecie, błądząca duszyczka, bo ten most nie jest zbyt bezpieczny, to co by było tym było? No ja mam wątpliwości. Wieczne potępienie pewnie, czy coś ten deseń. Boże, tutaj olbrzymy żyją, te klamki ponad moją głowę. O, pieczyste. Izgramor. Aha, czaję, I see what you did here, my friend. Musimy sobie teraz porozmawiać z towarzystwem. Możemy teraz przypieczętować zgubę Alduina. Powiedz słowo, a ze wzniosłymi sercami pośpieszymy, by zabić żmija, gdziekolwiek się kryje. Wstrzymajcie się, truchowie. Naradźmy się, zanim na ślepo dołączymy do walki. Alduina to coś więcej niż pułapka. Jej cienisty półmrok jest jego tarczą i kryjówką. Ale dzięki połączeniu głosów, zjednoczeniu naszej waleczności, możemy rozgodzić mgłę i zmusić go do walki. Feldir ma rację. Pożeracz światów tchórz... Cześć, co tam? Za tobą długa podróż i musimy przegonić mgłę. Krzycząc razem, a następnie dobyć ostrzy w desperackiej walce z naszym czarnoskrzydłym przeciwnikiem. Tak, i mamy tutaj całą armię osób, które prawdopodobnie by chciały też wziąć w tym udział, ale nie, idziemy sobie w czwórkę wesoło kosić Alduina. Dobrze, mi się podoba. Ten plan wydaje się oczywiście jak najbardziej w porządku, nie mam zastrzeżeń, pójdę sobie w kondycję i jeszcze ostatni raz bym chyba bronię doręczną podreperował. Fechmistrzem już jestem, no proszę. Coś tutaj miałem chyba od 90. Co nie? A to od stówki dopiero. Oj ludzie. Czuję się okłamany. A ciężki pancerz? A, niech będzie. Serena też ma poziom. Nie przypominajcie mi o niej. Jej tu nie ma. No, ta muzyka jest faktycznie dobra. Tylko biorąc pod uwagę moje genialne dopasowanie dźwięków audio względem mojego komentarza i mikrofonu, a wiadomo, dźwięków zawartych w grze, może być problem z usłyszeniem tego. Chyba że nas oglądacie na słuchawkach, a ja przez chwilę milczę. Czy tak to mogę powiedzieć? Spojrzenie Shora spoczywa dziś na to. Tak, pokonaj Alduina. Dobrze, że szybko biegniecie. To jest dobra wiadomość. Słuchajcie. Teraz bierzemy. Wydaje mi się, że czyste niebo. Czyste niebiosa. Chodź, kumplu, chodź. Nie wstydź się. Chodź. Dla ciebie też jest miejsce. Nie możemy walczyć z przeciwnikiem w tej mgle. Oczyśćcie niebiosa. Połączmy nasze krzyki. Look, the call!
jeszcze raz, dobrze. A... Spoko. No spóźniłeś się. Chyba nie działa. To tutaj jeszcze taki skrawek został malutki. Oczywiście. Pokonaj Alduina. Niekończące się oczekiwanie ustępuje pola bitwie. Tam jest. Jego śmierć. No Boże, włączyła się teraz ta zwykła muzyka bitewna ze Skyrima i się czuję zawiedziony. Co ci te moje strzały nic nie robią? A, falmerskie. Czy ja go mogę smoko grzmotem zmusić? A no tak, będę musiał. Chodź tu, Alduin. Chodź! Ej, tak się nie bawimy. O, stary. Mocny jesteś. Co ty, umarłaś już? No to tak brzmiało. No, damy radę, dobrze. No, widzę Alduin, że jednak nie jesteś zbyt taki, wiesz, jakby to rzec, ciężki. Wy się życia nie boicie, prawda? Też chcecie pooglądać z bezpiecznej odległości, jak umiera sobie... O, smok! O! O! Pomnik wam rozwaliłem. Już zawsze będą śpiewać o tej walce na dworze Shor. Lecz twoje przeznaczenie leży gdzie indziej. Gdy dotrwasz kresu swych dni, być może powitam cię ponownie z przyjacielską radością i zaproszę na naszą błogosławioną wieś. No podejdźcie tu, a nie. Gdy poczujesz się w gotowości, by wrócić do żywych, powiedz tylko, a odeślę cię z powrotem. Mogę już wrócić do Tamriel. Wróć do Nir z tym skarbem od Shora, mojego lorda. Krzykiem, który sprowadzi bohatera Sovngardu w chwili potrzeby. Spoko, krzykiem będę mógł sobie wrócić tutaj. Być w niebezpieczeństwie, pójść sobie do świata umarłych, w sumie brzmi sensownie. Smoki wiedzą, co się szykuje. A ty, kolego? No nie powiem, ciekawie się to prezentuje, bardzo ciekawie. A ty co powiesz? Parturnax? Alduin Ilon. Najstarszy odszedł. Ten, który...
który przyszedł przed wszystkim i który był zawsze. Nie wydaje się być szczęśliwy. Musiało się stać. Alduin, zaślepiony pachlok, własną arogancją, odleciał daleko od ścieżki prawych uczynków. Nie mogę jednak świętować jego upadku. Zutiras, Achst Okmach, był mi kiedyś bratem. Świat nigdy nie będzie już taki sam. Będziemy jedynie swoje przeznaczenie smoczego dziecięcia. O, jak to dumnie brzmi! Faktycznie nie widziałem tego tak wyraźnie jak ty. Alduin też nie. Rok Funta Kora. Może teraz posiadasz większą wiedzę o mechanizmach rządzących Fennesetit, prądami czasu. Może zaczynasz wreszcie postrzegać świat tak, jak robią to dowodnie. Zapominam się. Krozis. Solos mit Fagdon. Melancholia to skuteczne sidła na smoka. Twoje zwycięstwo jest wielkie i Szarot Krongra. Ci, którzy mają oczy, dostrzegą odbicia jego echa we wszystkich nadchodzących wiekach. Rozkoszuj się zwycięstwem, Dovahkiinne. To nie są ostatnie zgłoski zapisane twą ręką na kartach historii. Ma szklanka. Wszystko, zostawiacie mnie samemu sobie, tak? Cześć. O, jest tak, to się wszystko prezentuje. Bez kolegów zostałem. No co, wracamy na piechty do domu. To tak, tak, to nawet nie mam domu. Nawet nie zdążyłem sobie kupić domu przez całą tą serię. Rzecz na puszcza się wydaje, że coś ich miejscem jeszcze. Tak, 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 no do widzenia na ostatnie kilka słów. Cóż, to był Skyrim, moi drodzy. I na pewno ktoś to oglądał do końca, od początku, od deski do deski. Na pewno jest kilkanaście osób takich. Farkas i Serana wrócili. Patrzcie, towarzystwo, to w pełnym składzie. Moi znienawidzony przez wszystkich Farkas i przeze mnie. Zamkniesz się? Ja tu się żegnam z widzami. Nawet Serana sobie już poszła. Jezus Maria, chodź Serana, pogadamy tutaj. Nawet nie dadzą się pożegnać. No, znienawidzę wszystkich przeze mnie Farkas, którego nie da się pozbyć. Ty dziady go, ja ci zaraz pokażę. Nieugiętą siłę. No i rzecz jasna, Serana, naszą Skyrimową waifu. Szkoda, jest tego więcej. Dobrze, wyjaśniliśmy to sobie. Cześć, Serana, słuchaj, cześć, jak się bawić? Dobrze się bawić, tak, pan strażnik? Ktoś się dobrze bawi, Farkas już z powrotem wrócił. To był Skyrim. Czy coś będzie nowego? Nie mam pojęcia. Będzie jak będzie. Ja mam wiele pomysłów co do mojego życia. Także to by było na tyle.
Dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca tejże serii. Trzymajcie się. Na razie. Zapraszam do innych filmów. I zapraszam też, no, do wszystkiego innego. Na social media. Wszystko w opisie. Social media, Boże, jak to brzmi w ogóle. Na razie.